Cześć widzowie, ja jestem Michał, to jest kanał Cyna i Ufa. Oglądacie kolejny odcinek o amunicji. Tym razem o amunicji 5,56 NATO i 223 Remington, który to temat, jak niektórzy już się domyślają, został rozwałkowany i rozbity na atomy na różnych kanałach, publikacjach internetowych, papierowych. Przede wszystkim kontrowersję budzi fakt, czy z broni przeznaczonej, czy skonstruowanej pod kaliber 223 Remington można strzelać amunicją. 556 NATO. Co się stanie, jak ja wezmę taki w cudzysłowie wojskowy nabój i strzelę z niego z mojego cywilnego aera, który, no, jak się wydaje, może być tak, że może nie mieć komory nabojowej do niego odpowiedniej, może być za słaby, bo przecież ten wojskowy to musi być jakiś taki wzmocniony, tak? No bo jak jest do walki, no to wiadomo, że to musi być mieć kopa. Jak to mówią, więc ja postanowiłem zabrać się za ten temat od strony bardzo praktycznej. A dlaczego tak się stało? Otóż, zupełnym zrządzeniem losu, w jednym z pudełek amunicji, którą kupuję, kupuję belota w takich dużych opakowaniach po 100 sztuk, trafiła się jedna sztuka amunicji, która miała na Headstampie, czyli na tłoczeniu, tym, który jest tutaj wokoło sponki, nieco inne napisy niż pozostałe. E, otóż normalnie ta amunicja wygląda tak: e, czyli jest tutaj napis SNB od Seyue od dwóch e, francuskiego pochodzenia, no jednak Czechów, którzy założyli tą fabrykę, i napis .223REM, czyli to jest. Typowy, cywilny nabój 223 Remington, taki jaki powinienem był wyciągnąć z tego opakowania, które Wam przed chwilą pokazałem. E, jedna sztuka tej amunicji okazała się nieco inna, ponieważ e, uwagę moją zwróciło, że tutaj coś za gęsto tych napisów jest w tym, e, na tym, e, na tym nadruku. E, no i okazuje się, że to jest nabój 5,56x45, Nieco inaczej oznaczony, również sygnowany przez CEBLO. On wizualnie był identyczny. To, co tutaj widzicie, to już jest odstrzelona łuska. Dlatego, że no, miałem jedną sztukę, miałem wielką pokusę, żeby ten nabój rozebrać i zobaczyć, co jest w środku. Ale pomyślałem sobie, że do celów naszych rozważań dużo fajniejsze będzie po prostu strzelenie z tego naboju z mojej broni. Zwłaszcza że oba karabinki, które posiadam, są przystosowane do strzelania z amunicji 556 NATO i zobaczenie, co nam wyjdzie w pomiarach z tą legendą o tym, że te naboje wojskowe takie nazwijmy ogólnie. Są mocniejsze, są bardziej niebezpieczne. Zanim dokonałem tych pomiarów, to jeszcze sobie pomierzyłem te naboje w stanie ostrzelonym. One wizualnie praktycznie niczym się nie różniły. Poza tym, poza tym headstampem, oba miały takie radełkowanie tutaj wokół na, w pocisku i teraz. Jest jeszcze jedna kwestia, ponieważ ja przed odstrzeleniem nie wiedziałem, co to jest tak naprawdę za amunicja, czyli wiedziałem tylko tyle, że to jest pocisk, który wygląda na. E, wygląda na taki typowy pocisk FMJ bez żadnego otwarcia. E, wiedziałem, że ma napis 556 na 45, e, no i po strzale e, byłem już w stanie stwierdzić, że to, co w tym pudełku się znalazło, była to najprawdopodobniej amunicja M193 NATO, czyli 55-grainowy e, nabój, e, nabój, e, nabój z pociskiem 55 grainów. E, z pewnymi charakterystycznymi cechami, e, do których za chwilę dojdziemy, i teraz nie przedłużając, jakie były rezultaty tych pomiarów, e, pozwólcie, że pomogę sobie ściągą, bo oczywiście, tych, takie długie ciągi cyfr to jest coś, czego nie jestem w stanie zapamiętać. E, otóż amunicja 556 NATO poleciała mi z lufy 460 mm e, z prędkością 916 m na sekundę. To jest prędkość wylotowa zmierzona za pomocą labradara. Oczywiście, on tak naprawdę nie mierzy prędkości wylotowej, no bo sam miernik znajduje się w pewnej odległości i on wykonuje serię pomiarów, a później niejako sztucznie, jakby wstecznie, wyprowadza tą prędkość, która jest na wylocie z lufy. I to wyszło nam 916 metrów na sekundę, a amunicja. 223 Remington tego samego producenta, identycznie wyglądająca. Pomiar 931 metrów na sekundę. Tak jak mówię, nabój na toski miałem tylko jeden, więc, więc nie mogłem go rozebrać, nie mogłem strzelić większej ilości, nie mogłem go uśrednić. Natomiast myślę, że na cele tego naszego rozważania e, to jest już wystarczająco dobre przybliżenie, e, żeby jednak, mimo wszystko stwierdzić, że one pod względem energetycznym się nie różnią. Skoro tak wyszło nam w pomiarach, to dla porządku zerknijmy jeszcze w karty katalogowe, ponieważ Seiebelo publikuje taką kartę zarówno dla amunicji 223 Remington, jak i dla amunicji M193-556x45 i co tam widzimy? Otóż w specyfikacjach y, amunicja y, natowska y, ma 1005 metrów na sekundę, i amunicja prędkość wylotową przy 55 grainach, natomiast amunicja cywilna 1006 metrów na sekundę. To się dosyć dobrze zgrywa z tymi pomiarami, które ja wykonałem. Tak jak widzicie, one na papierze są niemal identyczne. Ja tutaj dostałem różnicy 15 metrów na sekundę, czyli to jest jakieś tam 40 około tam z groszem fps -ów. to jest wciąż w ramach dopuszczalnej odchyłki, która została przewidziana e, na przykład dla tej amunicji natowskiej w, w standardzie, tam jest jakaś tam norma MIL-C9963F e, no i przynależna do niej również e, norma SCATP556, która mówi, jak tą amunicję powinno się mierzyć. I tutaj jest mały ząg, ponieważ Sejabelo podaje obie wartości dla Lufy o długości 600 mm, czyli to jest jakieś 23,5 cala, podczas gdy wojsko ma nieco inny, dosyć specyficzny protokół pomiaru. Mianowicie, po pierwsze, prędkości podawane są dla nieco krótszej lufy, ponieważ standardowo wojskowi tą amunicję strzelają z lufy 20-calowej. To jest raz. Po drugie, Prędkość w specyfikacji to nie jest prędkość wylotowa, o czym bardzo wielu, e, nawet powiedziałbym, szacownych publikatorów w internetach czasami zapomina, e, dlatego że norma przewiduje, że e, prędkość wylotową dla amunicji NATO mierzy się w odległości 78 stóp, czyli to jest jakieś 25, 24, 25 metrów. I teraz, e, co z prędkością wylotową pocisku? Na tych 24-25 metrach się dzieje. Otóż spada nam o jakieś 30-40 metrów na sekundę. To zależy oczywiście nieco od balistyki. Wiadomo, że od różnych producentów yy, te pociski będą się zachowywać odrobinę inaczej. Ale powiedzmy to jest mniej więcej tyle, ile możemy się tego spodziewać. tak? 100 fpsów. 30, 30 parę metrów na sekundę będzie tego ubytku, więc jeżeli byśmy sobie popatrzyli na te specyfikacje Sejbelo, -E to ta amunicja po skorygowaniu tego pomiaru do powiedzmy na krzywej balistycznej, to wyjdzie mniej więcej to, co jest w tych natowskich specyfikacjach, czyli 965 metrów na sekundę, czyli, czyli po pierwsze, Sejbelo -E to raczej nie kłamie, jeżeli chodzi o, o parametry swojej amunicji. Po drugie, ta amunicja, jak ja patrzę sobie na te specyfikacje, ona jest JWJ, dokładnie taka sama i założę się, że pomimo pewnych drobnych różnic, które zaobserwowałem, one są produkowane w większej części w ramach tego samego procesu produkcyjnego. Jakie to są różnice? Otóż, jak zacząłem oglądać łuski, e, to e, wsadziłem je sobie pod mikroskop, zarówno od strony, e, wypchnąłem delikatnie spłonki. E, obejrzałem sobie spłonki. Spłonki wyglądają dokładnie identycznie. Gniazda spłonek wyglądają dokładnie identycznie, nie ma w nich żadnych śladów obcej substancji, jest tylko lekkie, znaczy lekkie, no jest po prostu zakopcenie, które wygląda dokładnie tak samo dla obu tych łusek, Natomiast ciekawa różnica pojawia się tutaj w obrębie szyjek, ponieważ w amunicji natowskiej, czyli 556 na 45, widzimy wyraźnie. Taki pas, taką warstwę e, lepiszcza, czy kleju, czy szczeliwa, jakiegoś, którym ten pocisk został uszczelniany, I jest to naturalne, i jak najbardziej zrozumiałe, dlatego że norma e, milce e, odpowiednia dla 556 przewiduje, że zarówno pocisk, jak i spłonka powinny być uszczelnione. W związku z czym. E, ja co prawda nie mogłem znaleźć tutaj za bardzo śladów uszczelnienia na spłonce, ale być może one się gdzieś tutaj zmieszały z, z resztkami e, tych produktów spalania i tego nie widzę. Natomiast zdecydowanie ten pasek. Tego kleju, tego uszczelnienia jest tutaj widoczny, więc wiemy, że to nie jest przypadkowa łuska, która dostała się gdzieś tam do procesu produkcyjnego amunicji cywilnej, tylko jest to pocisk, który został, jest to nabój, przepraszam, który został wyprodukowany w ramach e, tego cyklu produkcji zgodnego z amunicją NATO. E, I teraz, jakie są wnioski końcowe? Przynajmniej w oparciu o to doświadczenie. I w oparciu o, o specyfikację tejże amunicji, czy ja powinienem się martwić, że nie wiem kupuję jakiegoś surplusa, jakąś nadmiarową jakąś amunicję, która ma specyfikację wojskową, a mój karabinek, no nie jestem pewien, czy może z niej strzelać. Ja bym powiedział tak, nie zawracaj sobie tym głowy, dlatego, że szansa, że cokolwiek się z nim stanie, jest z powodu tego, że jest to amunicja o wojskowej specyfikacji, jest bliska zeru. Jest jeszcze jeden dowód na to, że takie przypadki. W zasadzie się nie zdarzają lub też nie wiadomo o tym, żeby się zdarzyło. Otóż poszukajcie sobie w internecie, ile znajdziecie przypadków dotyczących uszkodzenia broni, czy rozerwania broni, czy rozerwania komory w wyniku strzału z cywilnego karabinka amunicją natowską. Podpowiem Wam, możecie nie szukać, bo ja to zrobiłem. Zero. Znajdziecie przypadki, w których karabinki zostały uszkodzone przez zakleszczony pocisk, przez ciało obce, przez strzelenie z pocisku 300 BLK z broni 556, przez jakieś przedziwne awarie, przez rozmaite tego typu rzeczy, które, które są na tyle widowiskowe, że, że rychło stają się medialne. Natomiast ja osobiście nie znalazłem ani jednego opisanego przypadku. Opis uszkodzenia broni w wyniku strzału z amunicji o specyfikacji natowskiej: co zarówno moje pomiary, jak i karty charakterystyk obu tych produktów, czyli M193 i, i amunicji 223 Remington cywilnej, potwierdzają. Jednym słowem nie ma co sobie zawracać głowy tyle w tym odcinku. Cześć.